choć mieszkają za oceanem, często odwiedzają Polskę, a ich prywatne noce i dnie trwają już ponad 50 lat. Jadwiga Barańska i Jerzy Antczak to prawdziwi ambasadorowie kultury polskiej na Arczyźnie. Spotkali się w Łodzi i nie była to miłość od pierwszego wejrzenia. Jadwiga zdawała egzaminy do szkoły filmowej, a asystent Jerzy Antczak spowodował, że je oblatał. Wydała mu się wówczas zbyt szczupła i niepozorna. Po roku Jadwiga dostała się z wyróżnieniem, a po latach w Zielsiu. Widzowie pokochali aktorskie kreacje Jadwigi Barańskiej, wbijących rekordy popularności w filmach Hrabina Kozel czy Noce i Dnie, serialu wszechczasów, polskim kandydacie do Oscara. Któż z nas nie pamięta słynnej sceny z Nenuferami? Jerzy Antczak to nie tylko znakomity reżyser wielu filmów, ale także jeden z pionierów tworzących telewizję polską. Przez lata był naczelnym reżyserem teatru telewizji. Kiedy oboje artyści byli w szczytu kariery, zmuszeni zwrotem okoliczności wyjechali do Stanów. Ich miłość do tego, co polskie, nie zna granic. W latach 90. właśnie w Polsce powstały więc ich kolejne filmy: Dama Kameliowa i Szopę, Pragnienie Miłości.